Hej, zapraszam dzisiaj na, myślę, bardzo krótki filmik, w którym pogadamy sobie chwilkę na temat dwóch produktów marki Dbal. I będzie to Mare Luminizer oraz Cindy Luminizer, czyli to są dwa rozświetlacze, które z jednej strony są do siebie podobne, ale z drugiej strony nie do końca tak jest. Także dostaję od Was dużo też pytań, czym się różnią i gdybym miała wybierać jeden, to który bym wybrała, także przejdźmy teraz do rzeczy. Jeżeli chodzi o takie bardziej techniczne sprawy, to możemy tutaj się doszukać wielu podobieństw. Na przykład oba przychodzą do nas w kartonikach takich tekturowych, na których oczywiście widnieją te piękne panie. Tu mamy blond włosą Mary Lou oraz rudą Cindy Lou. I oczywiście to są kartoniki utrzymane w grafiki, ogólnie utrzymane w tej stylistyce pin-up, ponieważ taki klimat właśnie panuje na wszystkich produktach Dbal. Jeżeli chodzi o gramaturę, tutaj mamy w obu przypadkach 8,5 grama. Cena jest również identyczna, ponieważ oba kosztują 64,90 i taką cenę możemy spotkać w większości sklepów internetowych. Właściwie do tej pory nie spotkałam się z inną ceną niż ta właśnie. Ale pomimo tylu podobieństw i nawet podobieństw, jeżeli chodzi o opakowania, już te same w sobie też są plastikowe. My tutaj, jak otworzymy tutaj duże lusterko, to jest teraz najważniejsza różnica w tych dwóch produktach, czyli jest to kolor. I to właśnie ta różnica w kolorze, która jak widać jest znaczna, stanowi ten problem przy zakupie, ponieważ jeżeli mamy zakupić tylko jeden, zdecydować się na tylko jeden produkt, to ciężko jest wybrać, który będzie dobrze wyglądał na danym odcieniu skóry. I mimo iż Mary Lou ma w sobie tam lekko złotawe tony, to one na twarzy w ogóle nie są zauważalne. Jedyne, co możecie na policzku zauważyć, to naprawdę przepiękne rozświetlenie, bez wyraźnych drobinek, tylko taka właśnie cudowna taflo, do której wszyscy dążymy. I właściwie możecie też to zauważyć na policzku, bo oczywiście mam ją też teraz na sobie. I mamy tutaj możliwość stopniowania tego efektu, możemy utrzymać bardzo delikatne, takie bardzo naturalne rozświetlenie, które po prostu wygląda jak zdrowa cera, do takiego mocnego, bardzo mocnego rozświetlenia, które wygląda niemalże jak mokra skóra. Także naprawdę tutaj możecie sobie, co kto woli, możecie sobie dawkować jak tylko chcecie. Natomiast i on tutaj w ogóle żadnego koloru na skórze nie daje, tak jak powiedziałam, tu jest tylko i wyłącznie to rozświetlenie. Możecie to łączyć z jakimkolwiek odcieniem różu, czy to będzie koralowy, czy pomarańczowy, czy różowy, taki typowy, piękny, soczysty róż, to on i tak nie zmieni koloru różu, jedyne co nadda, to właśnie ten błysk. Natomiast jeżeli chodzi o Cindy Lou, to tutaj już te jej różowe tony są bardzo mocno wyraźne na skórze i ja go używam bardziej jako różu, a nie rozświetlacza, ponieważ on całkowicie zmienia jakikolwiek odcień różu, który nałożycie na twarz. I właśnie sam w sobie nałożony na cerę, zwłaszcza jeżeli jesteście dość blade, lub tak powiedzmy normalnie blade jak na Polskę, to na pewno będzie widoczny i zauważalny, ale właśnie bardziej jako róż, a nie jako rozświetlacz. Na przykład Cindy nie nałożyłabym tutaj wysoko na kości policzkowe, właśnie powyżej kości policzkowych, ponieważ wyglądałoby to po prostu, jakby mnie poniosło z różem i pojechałabym po całości. Także ją bardziej traktuję jako, mówię ją, bo jest to w końcu Cindy Lou, potraktowałabym to raczej jako róż, a nie rozświetlacz. A Mary Lou jest już w tym momencie, myślę, niekwestionowaną królową, jeżeli chodzi o rozświetlacze, a przynajmniej te rozświetlacze w formie pudrowej, ponieważ prasowanej, ponieważ tutaj naprawdę już nie ma jakiegokolwiek produktu, który wydaje mi się mógłby ją zdetronizować. Więc jaka będzie moja odpowiedź na pytanie, który z nich wybrałabym, gdybym musiała wybrać tylko jeden? Oczywiście będzie to Mary Lou i byłoby to po prostu bez mgnięcia okiem, bez chwili zastanowienia się i bez podważania tej decyzji, ponieważ to jest naprawdę taki produkt, który powinien znaleźć się w kosmetyce każdej osoby, która ma, który pała miłością do rozświetlonej cery. Natomiast czy uważam, że Cindy Lou jest złym produktem? Nie jest złym produktem, jest bardzo dobrym produktem. Natomiast nie jest to samo co Mary Lou, jest to zupełnie inny produkt. Jest to właśnie bardziej już taki róż niż rozświetlacz. Gdyby chcieli zrobić po prostu rozświetlacz w bardziej chłodnym, bardziej różowawym odcieniu niż Mary Lou, to musieliby użyć chyba mniej pigmentu, ponieważ naprawdę on daje wyraźny kolor na skórze. Jeżeli chodzi o to, który z tych rozświetlaczy byłby lepszy dla posiadaczek cery bardzo bladej, to tutaj nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekujecie na swojej twarzy. Jeżeli chcecie lekkiego rozświetlenia, chcecie sobie nadać blasku, ale w taki bardzo naturalny sposób, taki naturalny w sensie, że bez widocznych drobinek i bez żadnego koloru na cerze, tylko właśnie chodzi o blask, to wtedy na pewno waszym wyborem powinna być Mary Luminizer. Jeżeli natomiast chcecie sobie dodać lekkiego rumieńca, ale właśnie też bez drobinek i takiego naturalnie pięknie wyglądającego, to wtedy wyborem będzie Cindy Lou. Natomiast dla tych z Was, które są bardzo ciemnoskóre, już takie bardzo śniade, zamiast któregokolwiek z tych, którejkolwiek z tych, poleciłem Wam trzecią siostrę, która, z tego co się orientuję, chyba nazywa się Betty Luminizer i jest to już taki bronzero rozświetlacz. Tego niestety nie mam w swoich zbiorach, ale może na taki dzień, że będę miała. W tym momencie mam te dwie dziewczynki i bardzo się cieszę, że są ze sobą, bo przynajmniej żadnej nie jest smutno, a jak dla mnie są to oba bardzo fajne produkty. Ten jest, aż pokuszę się o stwierdzenie, że jest genialny,
ale są to zupełnie inne produkty. To nie jest tak, że to jest rozświetlacz dla jednej cery, to jest rozświetlacz dla drugiej cery. No niestety może taki był zamiar, jeżeli chodzi o firmę The Balm, ale tutaj chyba coś nie wyszło. I mamy tutaj rozświetlający różyk oraz rozświetlacz. Mam nadzieję, że tym krótkim filmikiem rozwiałam Wasze wątpliwości co do tego, czym się różnią oraz czym są podobne oba produkty. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to bardzo Was proszę o zostawienie kciuka do góry. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, wtedy będziecie na bieżąco z każdym nowym filmem i na pewno żadnego nie przegapicie, a przynajmniej miejmy taką nadzieję, że YouTube nie nawali i będzie pokazywał nowe subskrypcje w Waszych feedach na stronie głównej. Muszę jeszcze wspomnieć o moim makijażu, ponieważ na pewno pojawią się pytania na jego temat. To jest po prostu rezultat mojej zabawy z makijażem i z nowymi produktami, jakie wpadły mi w rękę, ale nie chodziło tutaj o nic jakiegoś innowacyjnego, jeżeli chodzi o kształt, po prostu bardziej sprawdzałam konsystencję i pigmentację pewnych rzeczy, ale jeżeli jesteście zainteresowani tutorialem do tego makijażu, to zostawcie mi informacje na ten temat na dole w komentarzach. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!